Na zaproszenie księdza proto Jereja Bogdana Repeły, proboszcza parafii prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, oraz członków Bractwa Młodzieży Prawosławnej, będących zarazem redaktorami internetowego radia Głos Wiary, miałem zaszczyt uczestniczyć w prelekcji na temat Wielkiego Tygodnia przed Świętami Wielkiej Nocy, wygłoszonej przez księdza doktora Ichumena Panteleimona Karczewskiego z Monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu. W prelekcji uczestniczyli również licznie zgromadzeni parafianie. Doceniasz moją pracę? Polub ten materiał i zasubskrybuj kanał YouTube na Cerkiewnym Szlaku. Chcesz być informowany o nowościach? Kliknij dzwoneczek. Drodzy Państwo, zaczniemy w takim razie, żeby nie przedłużać naszą taką podróż po Wielkim Tygodniu, dlatego że Wielki Tydzień, jak ojciec powiedział wspaniale, to jest najpiękniejszy, najważniejszy czas w roku liturgicznym i generalnie dla chrześcijanina. Prawosławny człowiek bez Wielkiego Tygodnia nie jest prawosławnym człowiekiem. A bez Wielkiego Tygodnia nie ma Paschy tak naprawdę. I moi drodzy, zaczniemy Wielki Tydzień tak naprawdę nie od poniedziałku, ale zaczniemy go od soboty Łazarza, dlatego że żeby wejść w te święte dni, trzeba już wejść w historię samego Łazarza. My teraz zaczynamy, tak jak na kazaniu wspomniałem, tydzień, w którym będzie dużo się w cerkwi mówiło o Łazarzu, tak? Tu nie ma nabożeństw codziennych, ale w monasterach, gdzie są codzienne służby, jest taka księga Triodion, która ma cały zbiór tekstów na każdy dzień, tak? Wielkiego Postu. I teraz na przykład we wtorek wieczorem będzie o tym, że Łazarz umiera już, tak? Jutro, pojutrze, że choruje, potem umiera, potem, że leży drugi dzień, trzeci dzień w grobie, a w sobotę będzie jego wskrzeszenie. I to jest taki ważny, bardzo liturgiczny dzień, dlatego że to wydarzenie jest pierwszym takim wielkim triumfem Chrystusa. Ono ma za zadanie pokazać, Chrystus pokazuje, że jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Dlaczego te dwie natury są ujawnione, jeżeli chodzi o Łazarza? Zwróćmy uwagę, że Chrystus jest Bogiem i wie, że zaraz wskrzeszy Łazarza, a jednak przychodzi na jego grób i płacze nad jego grobem. Zobaczcie, jaki paradoks. Płacze jako człowiek, a potem jako Bóg go wskrzesza. Więc ma na to święto, dziękuję serdecznie, pokazać, że i apostołom, i nam wszystkim, że to, co się będzie działo zaraz, wydarzenia smutne na krzyżu, są po to, żeby nastąpiło zmartwychwstanie. I liturgicznie ten dzień jest ciekawy bardzo, tak? Że to jest największe święto w całym czasie Wielkiego Postu. To jest największe święto. Nawet niedziela palmowa nie ma tak radosnego nastroju jak sobota Łazarza. I na juczni tego dnia, w praktyce takiej monasterskiej, jakbyśmy wgłębili się, to nabożeństwo w piątek wieczorem przed Łazarzem w sobotą ma charakter wręcz niedzielny. Ma paschalne elementy. Tak? Czyli sobota Łazarza zapowiada już samą Paschę nam. I nawet są takie praktyki, że tego dnia sprawuje się liturgię wielocerkiew w szatach białych, czyli w szatach typowo paschalnych. U Was jest praktyka piękna, że sprawowana jest co niedzielę liturgia na żółto, ale na Podlasiu jest często tak, że mamy kolor nie tam czarny czy fioletowy w tygodniu, a w weekend powiedzmy tam czerwony, fioletowy. I nagle białe szaty sprawiają, że to jest zmiana wszystkiego, tak? I taka zapowiedź paschalnej radości. Bardzo dużo to daje. I jednym z hymnów, który jest śpiewany tego dnia, to jest hymn Woskresienie Chrystowe Widziewsze, który jest śpiewany tylko i wyłącznie w niedzielę, a i w okresie paschalnym. Wtedy też jest sobotę Łazarza śpiewany. Woskresienie Chrystowe Widziewsze, pogonim se Svetomu Gospodu Jezusu. Yeah.
tego dnia na liturgii nie śpiewa się hymnu Świętej Boże, czyli Święty Boże. Jest takich kilkanaście dni w roku, że Świętej Boże się nie śpiewa, a śpiewa się hymn Jelisy wo Chrysta Chrystisticia, wo Chrysta Oblekosticia, czyli ci, którzy są w Chrystusie ochrzczeni, w Chrystusa są przeobleczeni. To jest pewna pozostałość. Dni, kiedy się to śpiewa, czyli Rodzeństwo Chrystowo, Kreszczenie, Sobota Łazarza, Wielka Sobota, Tydzień Paschalny i Święto Trojcy, to są dni, które kiedyś sprawowany był sakrament chrztu. Tak? Najbardziej takie dni jest Wielka Sobota, o tym jeszcze dojdziemy sobie, ale Łazarewa Sobota też była dniem chrzcielnym i dlatego na liturgii pozostało nam po dzień dzisiejszy właśnie śpiewanie tego hymnu. Kolejny dzień, moi drodzy, Niedziela Palmowa. Wszystkim znane dobrze święto. Dzisiaj bracia katolicy obchodzą to święto, tak my będziemy mieli za tydzień nasze święto. Chrystus triumfalnie wchodzi do Jerozolimy na małym osiołku, tak, witany uroczyście w ramach miasta Jerozolimy. To powitanie uroczyste było związane właśnie z krzeszeniem Łazarza. Bo zwróćmy uwagę, że osoba bardzo znana, kim był Łazarz, umiera, 4 dni leży w grobie, tak, i nagle zostaje wskrzeszony. Dlaczego 4 dni? Dlatego, że 4 dni, no to już jest taki czas, że nie jest możliwe w żaden sposób, tak? Powiedzmy, w sposób naturalny wskrzeszenie człowieka, jakkolwiek to można określić, tak? Dlatego, że były sytuacje wskrzeszania tam, nie wiem, od razu po śmierci, a to były 4 dni, czyli taki czas dłuższy troszeczkę, tak? I po tym wydarzeniu wiele osób przekonało się, że Chrystus ma wyjątkową moc. I dlatego witają go uroczyście, wjeżdżającego do Jerozolimy. Ludzie nie rozumieli, witali go jako ziemskiego króla, tak? I dlatego potem ci sami ludzie krzyczeli, ukrzyżuj go. I to jest też właśnie taki smutny element tego święta, że Chrystus wchodzi uroczyście, ale po to, żeby tam umrzeć w Jerozolimie. Że ludzie, którzy go witają, się uśmiechają do niego, ci sami z nas będą krzyczeć, ukrzyżuj go. To też nas uczy, to myślę, wydarzenie bardzo wiele i każdy może w swoim sercu pomyśleć, jak zdarzają się sytuacje, że jesteśmy hipokrytami czasem, tak? Czyli, że tutaj witają ludzie uroczyście, a potem jako pierwsi krzyczą, ukrzyżuj go, tak? I nasze zdanie jest, żeby w tym gronie ludzi nie być, którzy krzyczą, ukrzyżuj do Pana Boga. Co ciekawe, duży jest ten związek w Wielkim Tygodniu z tradycją żydowską, ze świętem Paschy, no bo to Pascha jest świętem żydowskim. I jednym z elementów święta Paschy było to, że Żydzi na wieczerze spożywali baranka. Ten baranek był wcześniej zabijany. W tym samym momencie, kiedy Chrystus na krzyżu potem umarł. Tak? To jest wszystko tak paralelnie z sobą związane. A Żydzi wybierali baranka, czyli tam, nie wiem, szli do zagrody, patrzyli, którego baranka zabiją, właśnie w tym momencie, tego dnia, 6 dni przed Paschą, czyli w tym niedzielę, powiedzmy, Palmową naszą, wybierali baranka, którego zabiją. A Chrystus stał się potem nowym barankiem. Dlatego też nawet jak nazwisko się na patelnie podczas liturgii, ciało Chrystusa się nazywa Agniec. Ten sześcian wycięty to jest Agniec, czyli baranek. Tak? Chrystus stał się nowym barankiem, który sam się dał zabić za nas wszystkich. I tak jak Żydzi wybrali, którego baranka zabili, tak w niedzielę palmową Chrystus sam pokazuje, że to On będzie tym barankiem, który wchodzi do Jerozolimy. Oczywiście jest to jedno z 12 wielkich świąt. Mimo, że jest w niedzielę, tego dnia nie ma elementów żadnych niedzielnych. Tak? Bo niedzielne elementy to są różne stichiry na wieczerni, na juczni, to jest prokimen, tak? To są różne niedzielne hymny, których w niedzielę podmowu nie ma. Bo tam jest cała służba święta, praznika. Niedziela przynosimy na sobotę Łazarza, tak w skrócie, a w niedzielę podmowu jest praznik. Tak? Oczywiście znany bardzo element, czyli święcenie palm, tak? Zwykle przynosimy palemki, czy w różnych praktykach w cerkwi otrzymujemy, czy przynosimy sami, są święcone. My też uczestniczymy w powitaniu Chrystusa w Jerozolimie, tak? Znamie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, znamie powitania i niesiemy te palemki z radością uroczyście. I oczywiście kolej liturgiczny w praktyce jest zielony. Yeah.
Moi drodzy, i dzień później rozpoczynamy już stricte Wielki Tydzień, Strasnoju Siedmicu. I pierwszy dzień to jest Wielki, oczywiście, poniedziałek. Trzy pierwsze dni Wielkiego Tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa są do siebie bardzo podobne strukturą. To jest takie same nabożeństwo w te dni, bardzo podobne. Jest jeszcze powoli, jest jeszcze ponowny powrót do Wielkiego Postu, tak? Te trzy dni są takie pokajane, podobnie jak w całym Wielkim Poście, jest czarny kolor, też są długie czytania, monotonne w pewien sposób, jest dużo psalmów, są pokłony, modlitwa Efrema Syryjczyka, liturgia przedwieszczonych darów jest sprawowana, tak? I elementem charakterystycznym tych dni, które możemy sami, trzeba w domu zastosować u siebie, to jest to, że się śpiewa w te dni troparion sierzenik radiec podłonoszcze. Oto Blobinis nadchodzi o północy. Posłuchajmy tego pięknego hymnu. Myślę, że on jest mniej więcej znany, bo on jest też i w Połunnocznicy, i w różnych regułach modlitewnych, więc w te dni warto sobie ten utwór chociaż przeczytać kilka razy, nawet jak to nosi śpiewaczek nie mamy na siebie. Kiedy wspominamy starotestamentowego Józefa. Józefa, syna Jakuba, który był sprzedany przez braci, tak? Ale potem został królem w Egipcie, więc pewien taki praobraz zmartwychwstania Chrystusa, że mamy smutne wydarzenie, jakąś mękę, cierpienie, a po niej następuje wywyższenie i radość. Dalej Wielki Wtorek. Nie różni się od Wielkiego Poniedziałku strukturą nabożeństwa w żaden sposób. Czytana jest Ewangelia, przypowieść o 10 pannach, o talentach,
oschniętym drzewie figowym i powtórnym przyjściu Chrystusa. I to też myślę, byłoby dobra praktyka, żeby w swojej modlitwie własnej otworzyć tego dnia fragment Ewangelii, który jest przeznaczony. W kalendarzu każdy mamy napisane, jak Ewangelia jest czytana. To są dłuższe fragmenty w Wielkim Tygodniu, ale warto, żeby sobie, nie jesteśmy w cerkwi, nie ma możliwości bycia codziennie w cerkwi, żeby chociaż sobie rano czy wieczorem przeczytać te fragmenty. Wielka Środa, moi drodzy, dzień kolejny, wspominamy dwa wydarzenia jednocześnie. Wspominamy jednocześnie sytuację, kiedy grzesznica namaściła drogocennym olejkiem nogi Chrystusa i mamy jednocześnie zdradę Judasza. To dlatego Środa jest dniem postnym też, tak? Piątek wiadomo ukrzyżowanie, Środa zdrada Judasza. Prawda, Środa w roku. I tu też mamy też takie piękne paralele, dlatego że teksty liturgiczne tak bazują na tym, na przykład mówiąc, że tutaj grzesznica namaszcza nogi Chrystusa, a Judasz idzie i zdradza, tak? Ona wyciąga ręce, żeby namaścić nogi, a on wyciąga ręce po pieniądze, tak? I takie różne piękne przykłady, bardzo dramatyczne. Środa Wielka, drodzy Państwo, jest dniem, kiedy kończy się pierwsza część Wielkiego Tygodnia, tak? Powiedzieliśmy, poniedziałek, środa, dni takie podobne. I środa jest tym dniem ostatnim. W środę, ostatni raz, czytamy modlitwę wielkopostną. W środę, ostatni raz mamy wielkopostne nabożeństwo i wielkopostny napiew, czyli melodykę wielkopostną. To jest ostatni dzień czytania kafizm, bo od Wielkiego Czwartku już nie czytamy psalterza. Ale gdy ktoś ma regułę własną czytania psalterza, od Czwartku Wielkiego do Antypaschy się zostawia tę regułę zawsze. To jest takie zalecenie cerkiewne. I ostatni dzień się też robi pokłony. To być może jest ciekawostka dla niektórych z Państwa, ale tipikon wyraźnie mówi, że w środę rano na liturgii czyta się ostatni raz modlitwę wielkopostną i już się nie robi pokłonów aż do Pięćdziesiątnicy. Wyjątkiem jest pokłony są przy Płaszczenicy. Ja wiem, że praktyka jest być może inna. Ja nie chcę tego zmieniać, tylko mówię, jak mówi tipikon. I w wielu parafiach jest tak, że to chodzi na przykład o 12 Ewangelii, o nabożeństwo pasyjne, czyli czwartek wieczorem, tak? Na tym nabożeństwie wielu ludzi robi pokłony i staje na kolanach, tak? To jest kwestia praktyki, to nie jest nic złego, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tylko tipikon wyraźnie mówi o tym, że pokłonów się nie robi tego dnia w ogóle już. Dlaczego? Bo pokłon bardziej jest traktowany w tipikonie nie tyle jako wyraz czci, co wyraz bardziej pokajania. Dlatego Środa Wielka kończy się ten definitywnie już czas pokajania Wielkiego Postu, znają się dni dla Chrystusa. I niknie już, milknie już napiew wielkopostny i to już pokłonów już nie ma, tak? To nie znaczy, no, że w domu nie można robić jeszcze tego dnia, tak? Także nam się kojarzy bardziej, że od Paschy już nie robimy pokłonów, a tutaj jest i od Wielkiego Czwartku jednak. I dobrze też, żeby Wielka Środa była ostatnim dniem na jakieś takie większe, trudniejsze prace. Kiedyś było tak, że od Wielkiego Czwartku już ludzie za bardzo starali się już posprzątać, trzeba było do Środy Wielkiej. Od Czwartku już nie, już w cerkwi jesteśmy, już tylko się szykujemy do Paschy, tak? Także kto ma możliwość pewną jakąś organizacyjną, tak, dobrze, żeby od Czwartku był czas taki bardzo spokojny już, w miarę oczywiście możliwości. No i Wielki Czwartek mamy. Wspomnienie Tajnej Wieczery. Tajna Wieczera. My tak mówimy Ostatnia Wieczerza, natomiast nazwą prawosławną lepszą jest określenie Mistyczna Wieczerza. Wieczerze, które ustanowione było Misterium Eucharystii, sakrament, tak? Ostatnia Wieczerza jest terminem katolickim, to Leonardo da Vinci napisał obraz Ostatnia Wieczerza, tak? Ale my bardziej nazywamy to Mistyczną Wieczerzą. Na tej Wieczerzy Chrystus ustanawia sakrament Przyczastia, sakrament kapłaństwa, i obmywa nogi apostołom swoim, tak, żeby pokazać, że ten, kto jest pierwszy, musi być jako ostatni, tak, czasem. Po prostu pokazuje swoje wielkie uniżenie. Tak jak powiedziałem, że milknie już wielkopostna melodia i ten czas dla nas się kończy. Co znaczy czas dla nas? Mianowicie, że, zwróćmy uwagę, mamy pierwszy tydzień postu, tak? Kanon Andrzeja Krycka, bo. I tam jest pomiłuj mnie, Boże, pomiłuj mnie, ja zgrzeszyłem, pomiłuj mnie, pokajanie, ja jestem w centrum. I Wielki Post jest czasem takim dla nasze pokajanie. I stopniowo dopiero wchodzi tematyka ukrzyżowania. Stopniowo, od Chrystusa pokolonej niedzieli, tak? Już teraz coraz bardziej, ale jeszcze jest czas na pokajanie. A
Wielki Czwartek jest już dniem, kiedy jest już czas dla Pana Boga. Dlatego najlepiej jest wszystkie sakramenty, spowiedzi i tak dalej, w Wielkim Poście spowiadamy się, tak? A w czwartek, piątek czy sobotę, to już baciuszki nie męczymy spowiadaniem się, tak? Chyba że gdzieś tam no, ktoś spowiadał się potem jeszcze na koniec, tak na szybko powiedzmy, tak, no to można, ale spowiedzi jakieś takie, nie wiem, wielkopostnej, takiej comiesięcznej czy corocznej, już nie odkładajmy na Wielki Czwartek, czy Wielką Sobotę, czy Paschę, tak? Bo to jest już czas dla Pana Boga. Wcześniej mamy się przygotować do święta, tak? Szykujemy się, a w te wielkie dni już jesteśmy z Panem Bogiem, czuwamy razem, tak? To jest też bardzo ważne. Teksty Wielki Czwartek wychwalają pokorę Chrystusa, uniżenie, to Jego smirenie wielkie, ustanowienie przyczastia i zapowiadają wyraźnie już Jego zbliżającą się śmierć na krzyżu. Służymy świętego Bazylego Wielkiego tego dnia i tego dnia wielokrotnie rozbrzmiewa tropadion wieczy Twoje tajnie dnies. Bo znamy z modlitwy przed przyczastiem, tak? I tego dnia w naszej praktyce nie jest to jeszcze aż tak popularne, ale dla Greków jest to święte na przykład, że tego dnia trzeba starać się przystąpić do przyczastia. To jest dzień, kiedy chrześcijanin każdy powinien przystąpić do Eucharystii, co do zasady. Wielki Czwartek i Pascha. Bo to jest dzień ustanowienia sakramentu przyczastia. Tego dnia Chrystus sam zaprasza wszystkich. I ciekawostka jest też taka, to też od razu powiem, ja myślę, że nie jest dla Państwa czymś nowym, jeżeli powiem, że godziny sprawowania różnych nabożeństw różnią się od tych wyznaczonych w zasadach w tipikonie. Na przykład mamy liturgię zaczynające się wieczernią. Czasem w ciągu roku. Liturgię Procesji Świętych Darów, Wielki Czwartek, Wielka Sobota, bo to są służby, które teoretycznie sprawujemy wieczorem. Czyli liturgia Wielkiego Czwartku powinna być służona wieczorem. Tylko, że my ją służymy w praktyce rano, żeby ułatwić ludziom przyczastie i potem, gdzie umieścić kolejne służby. Bo potem mamy 12 Ewangelii. To trzeba było robić liturgię wieczorem, potem w nocy czuwanie z Ewangeliami. Tak więc my dostosowujemy ten program nabożeństw dla potrzeb ludzi pracujących. Tak więc dlatego pewien rytm liturgiczny jest troszeczkę inny niż przeznaczenie. Mamy zwykle rano wieczernia, a wieczorem utrenie w Wielkim Tygodniu. Tak? No a to jest ze względów praktycznych. Tak? Więc tego dnia jest liturgia wieczorna. Bo przyczastie było ustanowione wieczorem, tak? W czwartek wieczorem, nie rano, tylko na wieczerze, na kolacji, na tajne wieczory. I hymn właśnie wieczy Twoje tajne dnies.
Kolejny Wielki Piątek. To jest dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tego dnia nie służymy świętej liturgii. Liturgii nie służymy, dlatego że to jest dzień i postny, i dzień, w którym to sam siebie Chrystus składa w ofierze. Więc służymy rano inne nabożeństwo, ale zanim tego dojdziemy, to najpierw nabożeństwo i uczni Wielkiego Piątku. Muszę wprowadzić pewną informację, bo czasem jest tak, że my tak potocznie mówimy, że 12, jak powiem kłoskuś, no 12 Ewangelii się mówi, jak mniej więcej, to są strasti, tak? No, strasti. My to nabożeństwo nazywamy, mówimy, że to jest Wielki Czwartek wieczorem, czwartkowe. Ono jest czwartek fizycznie, natomiast to jest ucznie Wielkiego Piątku. To jest już służba piątkowa, nie czwartkowa, tylko już Wielkiego Piątku. Dlatego to jest ucznia pasyjna Wielkiego Piątku, na której czytamy właśnie 12 fragmentów Ewangelii. Fragmentów o całej, od wszystko to, co było od Tajnej Wieczery, aż do pogrzebu Chrystusa, tak? Także ewangeliczny opis tych wszystkich wydarzeń. I podczas tego nabożeństwa rozbrzmiewają też inne różne hymny bogate, między Ewangeliami, między różnymi tam elementami, chociażby jest śpiewany w 15 antyfon. Antyfon, czyli taki krótki hymn, który kiedyś był śpiewany na przemienie przez dwa chóry, dlatego antyfony, tak, na zmianę. Posłuchajmy kilku z nich, kilku tych pięknych antyfon Wielkiego Piątku. Thank you.
Ci jeszcze dodać, bo to jest ważne, że w prawosławnej, profesjonalne postrzeganie Wielkiego Tygodnia, my jednocześnie przeżywamy, współprzeżywamy z Chrystusem to, co się dzieje, czuwamy z Nim razem, a jednocześnie mamy świadomość głęboką Paschy, że zaraz jest zmartwychwstanie. Więc to nie jest pewna teatralność, że teraz smucimy się i płaczemy, nie wiemy, co będzie, buty, a potem udajemy, że nagle, że Pascha, że fajnie. Słuchajcie, my cały czas przeżywamy i krzyż, i zmartwychwstanie. Przykład, Wielki Piątek, śpiewaliśmy antyfonę, tak? Pokłaniają się strasien Twoim Chrystie, pokaże nam i sprawne Twoje Woskresienie, tak? Czyli teraz krzyż, ale pokaż nam Twoje zmartwychwstanie. I te elementy paschalne pojawiają się już w Wielki Piątek. Jeszcze do tego dojdziemy, ale chcę tu zauważyć, że wymiar prawosławny Wielkiego Tygodnia jest bardzo też paschalny, tak? Czyli związany jest bardzo z zmartwychwstaniem. Więc nie ma tak, że piątek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, smutek od Paschy, radość, tak? No tak jest w świętowaniu, ale co do zasady to są dni po prostu po kolei związane ze sobą bardzo mocno. Na przykład nie ma Paschy bez Wielkiego Piątku, nie da się przecież doświadczyć czegoś takiego. To tak jeszcze dodam taką rzecz, dlaczego czytamy te 12 Ewangelii, skąd się wzięło. Wzięło się z tradycji jerozolimskiej, bo to była jakaś droga krzyżowa, która już po prostu była prowadzona po miejscach związanych właśnie z męką Chrystusa. I to u nas została taka praktyka. I teraz ciekawostka, utwór muzyczny, ale troszeczkę w innym języku. Państwu pokażę, dodam jeszcze wrócę do tego, że to są utwory, które były nagrane na potrzeby książki mojej, także one, płyta z utworami jest też dostępna. Myślę, też fajny prezent nawet dla katolików byłby, tak? Bo to rzecz taka ciekawa jest. Także idziemy, moi drodzy, dalej, mamy królewskie godziny, carskie czasy. Takie nabożeństwo sprawowane w Wielki Piątek zwykle rano, tak? Czyli cztery czasy z czytaniem Ewangelii pasyjnej. No i wieczernie Wielkiego Piątku. Sprawowana zwykle gdzieś tam 14, 15, 16, w zależności od parafii, od lokalnej praktyki, zwykle po południu, tak? Bo tradycja mówi, że zdjęcie z krzyża Chrystusa było około godziny 15 mniej więcej, tak? To nabożeństwo wieczerni, które znamy jako wynos płaszczenicy, tak? Jak płaszczenica po łękowsku? Płaszczenica, tak? Płaszczenica się... Będę pytał czasem, żeby się czegoś nowego jeszcze nauczyć. Po polsku zwykle jest to całun, albo z greckiego epitafion na grób. I kojarzymy to nabożeństwo, bo podczas tej wieczerni, pod koniec, kapłan wynosi z prestoła, z ołtarza płaszczenicę i kładzie ją na środek cerkwi. Chór w tym czasie śpiewa troparion. Błogobrazny Józef, z drewa z nim przystoję ciało Twoje, czyli dostojny Józef zdjął z krzyża Twoje ciało. Co będzie dalej? Czytaj. Thank you.
wieczerni też nie w każdej parafii. Sprawowane jest po wieczerze. Po wieczerze, na którym czytany jest kanon, czyli taki poemat złożony z 8 pieśni, 4 troporione w każdej, czy 32 zwrotki. On ma taką roboczą nazwę Płacz Bogorodzicy. Płacz Bogorodzicy. Dlatego, że to są słowa, które poetycko oczywiście, bo one nie padły, ale to poetycko wyrażone zostało, żal Matki Bożej, która płacze, opakuje Chrystusa, wiszącego na krzyżu. Ten tekst jest bardzo taki wyjątkowy, on jest zwykle czytany. Myśmy go też na potrzeby płyty zaśpiewali, także posłuchamy sobie teraz wersji muzycznej. Na razie pierwszej pieśni, a potem wprowadzę do 9, powiem co ciekawego jest. Ciekawego jest w tym utworze, co ja zawsze lubię mówić, to jest pieśń 9, czyli zakończenie, bo to są zwrotki, które mówi Matka Boża, a zwrotka przedostatnia, czyli w 9 pieśni trzecia, mamy raz, dwa, trzy, cztery, trzecia zwrotka, czyli przedostatnia z całego kanonu, odpowiada Chrystus do Matki Bożej, gdzie tłumaczy, że On po to umiera, żeby zbawić całą ludzkość i zapowiada już swoje zmartwychwstanie. I na to Matka Boża już w innym tonie, zupełnie z radości, odpowiada właśnie mu też słowami, że zmartwychwstań, tak? Także myśmy chcieli tak muzycznie zinterpretować bardzo ciekawie. Myślę, że dość sposób taki bardzo to efektywny wyszło, taki wspaniały dyrygent z Białegostoku, mój kolega to tak muzycznie ogarnął, że tak powiem. I posłuchajmy teraz 9 pieśni po polsku już. Tam najpierw dwa tropariony jeszcze Matki Bożej, potem Chrystusa odpowiedź i ta radość zmartwychwstania, która wypływa z tych słów. Przypominam, że to jest wieczernia Wielkiego Piątku, czyli Wielki Piątek wieczorem, tak? Nie Pascha, nie Sobota, nawet tylko Wielki Piątek wieczorem. Już jaka nadzieja przy płaszczenicy jest. Posłuchajmy teraz tego. Thank you.
trochę inaczej możemy spojrzeć na te słowa i na też nastrój wielkiego Piątku Słowego, który już zapowiada naprawdę zmartwychwstanie Chrystusa. Moi drodzy, Wielka Sobota i ucznia, też sprawowana zwykle w piątek, bo to są praktyki różne. Jest na przykład wieczernia po juczni, jest w nocy, na przykład w seminarium o drugiej w nocy jest jucznia. Są parafii, jest o czwartej, o szóstej ta jucznia sprawowana, tak? Nabożeństwo wyjątkowe, zwane obrzędem pogrzebu Chrystusa. Takim momentem charakterystycznym, ich jest wiele, ale jest chociażby to, że czytane są trzy stacje. Są takie trzy długie części nabożeństwa. Przeplatanka taka jest. Chór śpiewa werset psalmu 117, czy tego najdłuższego psalmu, i kapłan czyta krótki tam werset z triodii. Chór śpiewa, kapłan czyta, tak? To są trzy długie takie stacje. Tam jest sporo bardzo tych różnych fragmentów. Posłuchajmy fragmentu tychże stacji. Wychwalają i ofiarę Chrystusa na krzyżu, wyrażają jego opłakiwania, także tą myśl właśnie, że już w tym momencie już piekło zostaje zniszczone, tak, z wstąpieniem Chrystusa, on za chwilę już wszystkich sprawiedliwych wyprowadza już do raju, to jest najważniejsze w tym wszystkim. I Wielka Sobota, zwana jest też Preblagosławionej Soboty, Błogosławioną Sobotą. I to nabożeństwo juczni Wielkiej Soboty, po raz kolejny, jeszcze nas przybliża jeszcze bardziej do Paschy. Ona nazywa się tak czasem pogrzeb Chrystusa. To jest nabożeństwo, które niesie gigantyczną, wyjątkową radość. Radość Wielkiej Soboty jest przeogromna. Ona jest niedostępna, nie jest dla wszystkich dostępna. Tak? Im ktoś bardziej wgłębi się w nabożeństwo, tym bardziej, coraz bardziej pokocha Wielką Sobotę. Bo w Paschę to jest radość taka, wszyscy widzą, tak? Już to prawie taneczna za określenie, przepraszam, tak? Ale taka, no, że już wszystko w cerkwi aż tańczy z radości, świece, wszystko, tak? Kadzidło. A Wielka Sobota jest taką cichą radością. Radością paschalną, ale jeszcze cichą, jeszcze powstał, jeszcze milczącą radością. W tym dniu, tak naprawdę, już w Wielkiej Soboty, my wspominamy, przeżywamy to, że Chrystus wstępuje do piekieł. Wstępuje do piekieł po to, żeby wszystkich sprawiedliwych zabrać stamtąd. Bo o to chodzi, że do tego momentu niebo było zamknięte. Wszyscy sprawiedliwi nawet, chociażby, nie wiem, nawet Abraham, Mojżesz, oni wszyscy trafiali do piekła. Zanim Chrystus sam nie szedł i ich nie zabrał wszystkich, tak? I dopiero od tego momentu Chrystus tam schodzi, kruszy wrota piekieł i sprawiedliwych, tych, którzy chcieli być z Panem Bogiem, zabiera wszystkich razem do raju. Tak? I to jest ten właśnie radosny moment.
bo już samo tak naprawdę w Paschę, czemu my rozpoczynamy Chrystus Woskresie od północy? Bo wtedy już się Chrystus objawił niewiastom, już powiedział o zmartwychwstaniu, tak? Ale wszystko to najważniejsze się dokonuje już w Wielką Sobotę. Piątek wieczorem Wielką Sobotę, także trzeba też ten dni bardzo czuwać i być modlitewnie z Panem Bogiem. A już nie Wielkiej Soboty śpiewane są troporiony ponieporocznych. Angielskie Sobor Ludivisa z racji Miertwych w Minisesja, tak? Czyli eulogitaria, tropory ponieporocznych, które są śpiewane w praktyce w roku tylko na juczniach niedzielnych. Czyli Wielka Sobota ma elementy niedzielne, paschalne już. I też nie dla każdego to jest dostrzegalne. Posłuchajmy fragmentu właśnie eulogitariów. Zobaczcie, mowa jest już o zmartwychwstaniu. Czarnego na białe, liturgii Wielkiej Soboty, tak? Czyli z nabożeństwem wieczornym teoretycznie, ale w praktyce greckiej, chociaż w monasterze, wiem, że w Latanu, w Tesalonikach tak jest praktyka, że już nie Wielkiej Soboty już jest służone na biało. Czyli nabożeństwo w nocy z piątku na sobotę już służone w białych szatach, już taki paschalny. Kolejnym elementem tejże juczni jest kanon. Kanon Wielkiej Soboty, bardzo piękne słowa. Które też wysławiają i pogrzeb Chrystusa, i Jego właśnie wstąpienie do otchłani, i tę radość. Radość, która została dana wszystkim zmarłym. Posłuchajmy fragmentu też kanonu. Pan wolnoju morskoju, tak? Dziewiąta pieśń Miry, daj mi nie mati, nie patrz nade mną matką. Ciekawym też motywem, który jest użyty na właśnie jucznie Wielkiej Soboty, na stichirach na palicie, jest to, że Sobota Wielka jest przyrównana do Soboty z opisu stworzenia świata. Bo zwróćmy uwagę, Pan Bóg tworzył świat w Księdze Rodzaju. Pierwszy, drugi, trzeci,
czwarty, piąty, szósty dzień. Siódmego co Bóg robił? Tak, poczuł od wszystkich dzieł swoich, odpoczął od wszystkich swoich, od tego co zrobił. I zwróćmy uwagę, że to jest pewien preobraz Wielkiego Tygodnia. Pan Bóg w Wielkim Tygodniu dokonuje aktu zbawienia, a siódmego dnia odpoczywa w grobie, leży w grobie, tak? Sobotwuje, nawet jest taki czasownik piękny, sobotuje dosłownie, tak? Sobotwuje w grobie, tak? Także zwróćmy uwagę, że na pewno gdzieś tam korelacje, tak? Między tą sobotą, bo przypomnijmy, że siódmy dzień kiedyś to była sobota, tak? Dopiero zmartwychwstanie sprawiło, że tydzień się przesunął w inny sposób i my świętujemy niedzielę, a kiedyś to była sobota, była tym siódmym świętym dniem, tak? Posłuchajmy sobie teraz tego właśnie utworu Dnieszni Dzień. Tajne Wielki Mojsiej, proobraza Wasze Glogole. Nabożeństwa jest taki oczywiście znany fragment, że podczas śpiewu Świętej Boże, Święty Boże, tak, jest procesja wokół cerkwi z płaszczenicą, tak, kapłan bierze płaszczenicę i obchodzą wszyscy wierni świątyni. To jest element taki typowo pogrzebowy, tak, Świętej Boże. Przypomnijmy sobie, że zawsze jak mamy pogrzeb, jak niesiemy trumnę, to śpiewa się wtedy Świętej Boże też, tak? Tak samo krzyż wynosimy na Świętej Boże, tak samo płaszczenicy jest obejście na Świętej Boże. Liturgia Wielkiej Soboty, sprawowana w praktyce Wielką Sobotę rano, teoretycznie powinna być sprawowana wieczorem. Jest to już służba już bardzo taka paschalna, prawie że tak. Już bliżej, nawet Grecy nazywają małe zmartwychwstanie, albo pierwsze, protianastasie, pierwsze zmartwychwstanie, tak. Wielka Sobota też ma to do siebie, że jak przeżywamy nabożeństwa te zrozumieniem, to trzy razy doświadczamy pewnie takiej zmiany klimatu. Bo mamy uczni Wielkiej Soboty, którą mówiliśmy, tak? Gdzie tam było i stacje pogrzebowe, i tutaj i tropariony o zmartwychwstaniu. Mamy liturgię, na której też, zobaczcie, szurzymy na czarno, potem zmieniamy na biało, jest bardzo radośnie. I potem jeszcze noc paschalna, którą zaczynamy jednak po ciemku, znowu kanonem Wielkiej Soboty, żeby znowu ta radość wybuchła. Znaczy, Wielka Sobota ma takie trzy skoki mniej więcej radości, można powiedzieć. Liturgia rozpoczyna się wieczernią. To jedyna sobota w roku. I żadną sobotę w roku nie może być liturgii wieczornej sprawowanej. Nawet wieczerni. Nawet jak mamy rożdżestwo w niedzielę, to w sobotę na Wigilii nie ma liturgii wieczornej, tylko jest liturgia, a potem dopiero wieczernia. To jest jedyna sobota w roku, która jest sprawowana liturgia wieczorna. Tak? No my w praktyce jej nie mamy, tak jak powiedziałem, ale no można by było, ale to jest z praktyki tak służone. Pierwsza część liturgii wypełnia, powiedzielibyśmy, pewne monotonne czytanie 15 fragmentów Starego Testamentu. Też niektóre parafie mają praktykę, że się skraca, że się czyta ich mniej po prostu tych fragmentów, tak? No co zasady jest ich 15. Czyli 15, no dość dużo, tak? Fragmentów Starego Testamentu, bo chodzi o to, co nas przygotowuje najpełniej jak się da do Paschy. Czyli czytamy różne takie proobrazy, proroctwa różne w Starym Testamencie związane z zmartwychwstaniem Chrystusa. Zaczynamy od początku stworzenia świata i takim ważnym fragmentem
jest to, że czyta się opis księgi wyjścia o przejściu przez Morze Czerwone. O przejście, bo chyba to jest Pesach, tak? Pascha oznaczała przejście. Ta Pascha żydowska to było święto przejścia przez Morze Czerwone. I po tym czytaniu akurat księgi wyjścia jest w trakcie czytania rozpoczyna się pieśń, którą Mojżesz zaśpiewał radośnie. I jest taka praktyka, że ta pieśń, to pieśń potem lektor, który czyta Paremiję, czyli ten fragment z Starego Testamentu, on ją potem wielokrotnie powtarza, a chór z radością odpowiada sławną prosławicie, że chwalebnie się Pan Bóg wychwalił. Tak? I to wygląda w ten sposób mniej więcej, ten radosny, triumfalny zakończenie tego fragmentu starotestamentowego. W czytaniach wieczernie przychodzi dalej liturgię, nie śpiewa się Święty Boże, tylko Ilice w okresie Krestisisia. I ta liturgia, moi drodzy, najbardziej ze wszystkich miała charakter chrzcielny. Tak? To była liturgia, na której był chrzest katechumenów, czyli osoby, które stawały się chrześcijanami przez post się uczyły o religii, o wierze. Tam w Wielki Poniedziałek miały taki egzamin z wieru i na pamięć, musiały się nauczyć. Potem były różne tam zwyczaje, obrzędy i w Wielką Sobotę był ich chrzest uroczysty. Wielką Sobotę wieczorem, żeby już na Paschę oni byli prawosławni. Byli ochrzczeni, tak? Byli chrześcijanami. I po czytaniu apostoła tego dnia, bo między apostołem a Ewangelią co się śpiewa? Między apostołem a Ewangelią w cerkwi. Przed Ewangelią, taki utwór po hebrajsku jest śpiewany w cerkwi. Alleluja, aliluja, tak? Aliluja, po hebrajsku jest, palcie Pana. I to jest dzień jedyny w roku, gdzie nie ma alleluja na liturgii, tylko śpiewany jest pieśń z psalm Woskresni Boże, sudzi ziemli, jako Ty nasylisz we wszystkich językach. Zmartwychwstań Boże, sądź ziemi i tak dalej. Zamiast alleluja. I w tym czasie jest ten taki piękny, radosny moment zmiany szat, wystroju cerkwi z czarnych na białe, na jasne, tak? To też nawiązuje do chrztu katechumenów, bo wtedy zmieniano szaty na białe, żeby do ich chrztu, żeby już ich ochrzcić w białych szatach i oni też byli w białych szatach ubrani, tak? Katechumani. Także to jest moment, gdzie już czarny kolor wielkopostny, wielkotygodniowy odchodzi, już mamy biały, radosny, tak? To jest to taki bardzo zwykle radosny, myślę, moment. Grecy mają też praktykę taką, że świeszczenik chodzi po cerkwi z miską z płatkami kwiatów i rzuca z radością te płatki kwiatów tak, na ludzi. Także taki bardzo, bardzo radosny moment. Dlatego nazywany jest zmartwychwstaniem pierwszym. Tak? Ta pieśń, którą
śpiewa chór Woskresni Boże, Sudzi Ziemni. Jedna z jej wersji brzmi w ten sposób. Państwu życzę, żeby ten czas Wielkiego Tygodnia, żeby się udało przeżyć w czuwaniu razem z Panem Bogiem, żeby to był czas wyjątkowy, nie taki codzienny, jak każdy tydzień. Trochę spraw można poświęcić, nawet jak mamy pracę, to można sobie zawsze, przepraszam bardzo, poczytać teksty liturgiczne wieczorem czy rano, można fragmenty Pisma Świętego sobie doczytać, żebyśmy przeszli razem z Panem Bogiem. Chociaż ten tydzień wyjątkowo i potem poczuli, doświadczyli tej radości prawdziwej w Paschę. Bez Wielkiego Piątku nie ma Paschy. Tak jak w życiu naszym czasem tak bywa, że coś przeżywamy, jakiś smutek, jakieś cierpienie, ale to jest po to, żeby ta Pascha nadeszła. To jest najważniejsze. Także dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Czy siedźcie jeszcze? To jeszcze fajnie. Na zaproszenie księdza protojereja Bogdana Repełyk, proboszcza parafii prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie oraz członków Bractwa Młodzieży Prawosławnej, będących zarazem redaktorami internetowego Radia Głos Wiary, miałem zaszczyt uczestniczyć w prelekcji na temat Wielkiego Tygodnia przed świętami Wielkiej Nocy, wygłoszonej przez księdza doktora Ichumena Pantelejmona Karczewskiego z Monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu. W prelekcji uczestniczyli również licznie zgromadzeni parafianie. Doceniasz moją pracę? Polub ten materiał i zasubskrybuj kanał YouTube na Cerkiewnym Szlaku. Chcesz być informowany o nowościach? Kliknij dzwoneczek.